Dreamliner jest niezwykle zaawansowanym projektem technologicznie. Jest projektem, który pozwoli nam wprowadzić zupełnie nową jakość. Ponad 50% samolot jest kompozytowy, w związku z tym będzie dużo lżejszy. Został wyprodukowany w bardzo wielu krajach. To jest też taki bardzo globalny projekt, bo i w Japonii, i we Włoszech, więc tutaj uczestników jakby tego procesu też jest bardzo wielu. Ale takie rzeczy, które pasażerowie na pewno zauważą, tak? Fantastyczne, wielkie okna, które można sobie przyciemniać, tak powiem, automatycznie, zależnie od tego, czego się oczekuje. Światła wewnątrz, które będą zmieniały się zgodnie z tym czasem, w którym będzie samolot się znajdował, prawda? Więc one będą się automatycznie dostosowywały, żeby organizm do tego przygotować. Będzie, ponieważ jest kompozytowy, nie ma takiego niebezpieczeństwa korozji, w związku z tym będzie dużo wyższa wilgotność, to co jest dzisiaj wielkim problemem. Wypijamy litry wody, żeby jakoś ten lot przetrzymać. Bardzo przestrzenny w środku, więc myślę, że ten komfort lotu będzie tutaj i absolutnie zauważalny dla każdego pasażera. Opóźnienia w jego dostawie są w pewnym sensie elementem wprowadzania nowego produktu. Oczywiście my jako LOT zdecydowanie bardziej wolelibyśmy mieć ten samolot już w swojej służbie. Niemniej Boeing jest naszym bardzo tutaj uprzywilejowanym dostawcą, partnerem od 20 lat. I czekamy na to, czy termin, który został w tej chwili wyznaczony na grudzień 2010, pierwszej dostawy, pierwszego Dreamlinera dla lotu, będzie ulegał zmianie. No, trudno w tej chwili powiedzieć o jakichś konkretnych datach, bo musimy czekać na datę pierwszego lotu, a ona jeszcze jest niepodana. I potem w ślad za tym jakąś rewizję pewnie terminów dostaw, więc nie zostaje nam nic innego, tylko czekać. Termin dostarczenia nowego samolotu był już przesuwany wielokrotnie. Dostawa Dreamlinera dla lotu ma kluczowe znaczenie. Jeżeli kolejna data znów zostanie odsunięta w czasie, może warto zastanowić się nad jakąś alternatywą? Ja myślę, że to już jest kwestia negocjacji między lotem i Boeingiem. W jaki sposób przystosować się do tej przygotowywanej nowej siatki lotów i połączeń. Myślę, że tutaj zarząd bardzo pracuje nad tą nową strategią i musi mieć jakieś scenariusze na każdą okoliczność. Wtedy mamy również możliwość rozważenia innych opcji, chociażby takich jak Boeing 777. Natomiast w tej chwili takiej potrzeby po prostu nie ma. Opóźnienia Dreamlinera to nie jedyny palący problem polskiego przewoźnika. Nie tylko Boeingi 767 powinny zostać już wymienione. Niebawem ten sam problem pojawi się w przypadku ATR-ów czy starszych Embraerów. W stronę maszyn jakiego typu będzie kierować się LOT celem wymiany starej floty? Ja mogę tylko potwierdzić, że my jako zarząd lotu bardzo uważnie przyglądamy w tej chwili flotę pod kątem dwóch rzeczy. Po pierwsze pod kątem oferty, jaką mamy dla pasażera, czyli poprawienia komfortu podróży. Po drugie pod kątem kosztów utrzymania, które jak wiadomo rosną wraz z wiekiem samolotu. Dlatego w ciągu, myślimy, 2-3 miesięcy podejmiemy decyzje dotyczące rozpoczęcia negocjacji, wymiany całości bądź części naszej floty średniodystansowej, tak żebyśmy już w przyszłym roku mogli widzieć pierwsze tego efekty. Kolejnym problemem jest prywatyzacja. Minister skarbu Aleksander Grat przyznaje otwarcie, że inwestor to jedyne wyjście. Swego czasu spekulowano, że linie Emirates są zainteresowane zakupem polskiego lotu, choć przedstawiciele przewoźnika z Bliskiego Wschodu szybko zdementowali te doniesienia. A nad lotem nieustannie unosi się duch Lufthansy. Proces prywatyzacji prowadzi Ministerstwo Skarbu Państwa. Ja mogę tylko powiedzieć, że my jako zarząd lotu prawdopodobnie do końca lipca podpiszemy umowę z doradcą inwestycyjnym, czyli z bankiem inwestycyjnym, który będzie nas prowadził przez proces podniesienia kapitału. Jak tylko to się stanie, to oczywiście poinformujemy, kto to będzie. Z punktu widzenia pasażera, oferta cenowa lotu staje się coraz bardziej dostępna. Zauważalne są pozytywne działania marketingowo-sprzedażowe polskiego przewoźnika. W systemie rezerwacyjnym pojawiło się wiele bardzo korzystnych, zaskakujących, a często niepodobnych do lotu cen. Przykładowo z Poznania do Monachium można kupić bilet za 99 zł, a z Warszawy do Madrytu już za 169 zł.
My się koncentrujemy na tym, żeby walczyć o pasażera i tutaj w pierwszej kolejności o pasażera krajowego, stąd cały wysiłek marketingowy w tej chwili kierujemy na rynek krajowy. W ciągu najbliższych tygodni będziemy również rozwijać starania o pasażera niepolskiego. Trzeba cały czas pamiętać, że ponad połowa pasażerów LOT-u to nie są Polacy i wydaje nam się, że na dzisiejszym rynku, który jest jednocześnie rynkiem pewnych nowych możliwości, ale i rynkiem coraz większej konkurencji, zabieganie o pasażera, czy to nowymi kierunkami, czy to specjalnymi promocjami, czy to w ogóle uatrakcyjnianiem samej podróży, będzie absolutnie niezbędne i będziemy to nadal czynić. To nie jedyne zauważalne zmiany na plus. W symboliczny sposób LOT upamiętnia 20. rocznicę wolnych wyborów w Polsce. Przewoźnik pomalował w złote barwy jeden ze swoich Boeingów. Maszyna będzie latała w tych barwach przez rok. Dlaczego samolot w tak pięknych i symbolicznych, mających jasny cel szatach, latał będzie tylko przez rok? Ponieważ na razie zdecydowaliśmy, że jest to rok, jeśli okaże się, że nasi pasażerowie go bardzo lubią, to możemy rozważyć przytrzymanie koloru, czy też przedłużenie tego koloru na kilka kolejnych, może nawet 5 lat. Była to próba, był to test. Nie wiedzieliśmy, z jakim się to spotka odbiorem, ponieważ słyszeliśmy również głosy mniej przychylne, albo powiedziałbym bardziej obojętne. Natomiast tutaj, jeśli pasażerowie, a Państwo reprezentujecie pasażera, stwierdzą, że jest to kolor, którym chcą, żeby samolot był, myślę, że nie będzie mieć żadnych przeciwwskazań, żeby go trzymać w tym kolorze.